której właśnie są wykłady, jest mnóstwo przykazań wręcz, które mówią o tym, że Bóg naprawdę jest miłości. Bóg nas bardzo kocha. Zapraszam ludzi do widzenia. Jeżeli
dziękujemy ludzi do Milicy za piękną wypowiedź, za słowa, które miały tą głębię, którą każdy z nas gdzieś na pewno w sercu często słyszy. W naszym zabieganiu, w naszym takim ciągle biegiemy, który wydawałoby się, że się nigdy nie skończy. Pan Bóg mi raz mówi, zatrzymaj się. Pomyśl o tym, co mam dla Ciebie, a mam coś szczególnego. Mam dar, którego nigdy nie dostaniesz za nic. Chwała Bogu za nasze dziewczęta, za ich piękne głosy. Proszę Państwa, jest pewna roślina, która jest koloru czasami czerwonego, czasami zielonego, czasami brunatnego. Chroni serce, reguluje ciśnienie, jest bogata w źródła mineralne. Zdobyła furorę w kosmetyce, w farmacji i dietetyce. Ale ja już więcej nie będę mówić. Za chwilę pani magister Dorota Nowak z Bydgoszczy, kosmetolog z wykształcenia, fizjoterapeuta i dermatolog, opowie nam o tej roślinie. Proszę uważnie posłuchać. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzisiaj troszeczkę z innego miejsca. Mieliśmy trochę dla ducha w ostatnich wykładach. Troszeczkę odnośnie ciała. A dzisiaj powiem troszkę odnośnie pielęgnacji skóry. Składniki pozyskiwane z głębin morskich od dawna fascynują naukowców, jak również ekspertów z dziedziny kosmetologii. Wiele z tych skarbów świata od lat z sukcesem cieszy się w pielęgnacji jako źródło nawilżenia, regeneracji i witalności. Tymi skarbami, które chciałam Państwu przedstawić, to właśnie alg. Grupa samożytnych roślin wodnych spotykana w oceanach, morzach, jak również rzekach czy innych akwenach słodkowodnych. Takim najbardziej znanym regionem pozyskiwania alg jest Bretania. Możemy tam spotkać już ponad 1000 odmian tej rośliny. Algi zawierają 10-krotnie więcej substancji aktywnych niż inne rośliny lądowe. Można w nich wyróżnić pierwiastki biogenne, takie jak jod, brom, magnez, mangan, beta-karoten, szereg witamin z grupy B, takie jak B1, B2, B5, B12. Najbardziej znane witaminy nazywane witaminami młodości, witamina A i E, witamina C. Dodatkowo zawierają alfa-aminokwasy, glicynę, lizynę. One wzmacniają i nawilżają barierę skóry. Za sprawą specyficznej budowy tych roślin, algi mają bardzo podobną strukturę i budowę plazmy do plazmy człowieka. To pozwala na głębsze wniknięcie substancji aktywnych, które zawierają te rośliny. Nasz naskórek jest bardziej odżywiony dzięki tym roślinom, nawilżony. Kolejnymi substancjami aktywnymi to polisacharydy. Możemy wyróżnić kwas alginowy, laminarne, polifenole, alkohole. Niestety z biegiem nasza skóra zachodzą w niej nieodwracalne zmiany. I często panie bardzo zabiegają o to, aby była ona bardzo długo młoda, gładka, aby nie działały na nie żadne wolne rodniki, czyli żeby proces starzenia się skóry, który zachodzi niestety, był jak najbardziej zatrzymany i spowolniony. I chciałabym właśnie przedstawić pewne grupy alg, które mogą wspomóc ten proces, mogą go zatrzymać. Do moich ulubionych alg zaliczana jest spirulina i chlorella. Bardzo lubiłam na nich pracować. Zrobiły furorę na początku w Japonii. Później zachwyciły się nimi Stany Zjednoczone. Na końcu przypłynęły bądź przyleciały do Europy. Spirulina i chlorella zawiera w sobie również aminokwasy, które wcześniej wymieniłam, minerały, witaminy i prowitaminy. Beta-karoten, kwas foliowy, pantotenowy, biotynę i izytol.
tłuszcze, co za tym idzie nienasycone kwasy tłuszczowe, mikro i makroelementy, polisacharydy. Są również bogatym źródłem rutyny i estyny. Te algi przyspieszają gojenie się skóry, poprawiają jej napięcie, jej nawilżenie, wzmacniają proces odnowy na skórka, odtwarzają białka strukturalne, które są zawarte w naszej skórze, spłycają i wygładzają zmarszczki. Hamują procesy starzenia, które zawsze są w naszej skórze. Skutecznie zapobiegają nadmiernej utracie wody. Przetłuszczanie się skóry, które zachodzi w skórze tłustej lub skórze mieszanej, tutaj algi będą zapobiegać nadmiernemu wydzielaniu sebum. Ograniczają powstawanie zmian trądzikowych, co za tym idzie zmian ropnych, które pojawiają się na skórze przy trądziku. Bardzo ważną rzeczą, aby te zmiany, ich nie wyciskać, nie przybijać, nie robić, powinniśmy je jak najbardziej zasuszać specjalnymi, tego przeznaczonymi kosmetykami. A jakie, myślę, że jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, chętnie udzielę je po dzisiejszym wykładzie. Wzmacniają płaszcz lipidowo-wodny skóry. Ograniczają powstawanie właśnie zmian bakteryjnych, które się również znajdują na naszej skórze. A kolejną grupą, jaką chciałam właśnie Państwu przedstawić, to algi zielone, jak już wcześniej Pani Halina o nich wspomniała, brunatne i czerwone. Podobnie jak poprzednia grupa alg, mają w sobie całą gamę witamin z grupy B i beta-karoten, a enzymy, które są zawarte w tej grupie alg, poprawiają usuwanie toksyn i wygładzają na skórę. Jod zawarty w tych algach będzie przyspieszał proces spalania się tkanki tłuszczowej, ale tej tkanki tłuszczowej, która jest zawarta w naszej skórze. Czyli jeżeli mamy problem ze złogami, które znajdują się w skórze, z tak zwaną skórką pomarańczową, tutaj będą prowadzić do pozbycia się celulitu. Oczyszczają i działają łagodząco. Wzmacniają i uszczelniają naczynia włosowate, poprawiają ukrwienie skóry. Zawartość węglowodanów i siarki odkaże i stabilizuje procesy zachodzące na skórze pod wpływem bakterii, przywracając jej naturalne pH. Dzięki biotynie i zawartości cynku w skórze, cynku w algach, przepraszam, bardzo ważnym jest w procesie pielęgnacji włosów. Czyli jeżeli mamy problemy z nadmiernym wypadaniem włosów, tutaj możemy sobie zastosować odpowiednie maski bądź emulsje z wyciągiem z alg. Będą wzmacniać i pobudzać cebulki włosa, osadzać je w warstwie skóry. Dzięki temu włosy będą gładkie, puszyste, nawilżone. Algi posiadają w sobie bogatą kombinację naturalnych, łatwo przyswajalnych, tym samym bezpiecznych dla człowieka substancji odżywczych. Ich obecność wpływa na aktywność i syntezę DNA w jądrze komórki, a skład poprawia działanie i aktywność antyrakową czy immunostymulującą. Wspomniane substancje aktywne stymulują również mikrocyrkulację. Algi pobudzają podział komórkowy, a zawartość asoiny stymuluje elastynę i kolagen w skórze oraz poprawia jej elastyczność. W kosmetyce stosuje się szereg masek, jak również mączek algowych, emulsji, kremów. A oprócz zabiegów pielęgnacyjnych wykorzystanych z alg proszkowanych, możemy również włączyć się do naszej codziennej diety. Dodawać się do kefirów, jogurtów, czy do innych potraw jako przyprawę. Z alg również możemy sobie wykonać bardzo pożywcze i smaczne koktajle, dodając do nich nasiona słonecznika, orzeszki pini, czy
jagody goi. Będzie to dla nas, dla naszego organizmu bardzo bogata bomba witaminowa. Algi są naszymi sprzymierzeńcami w walce z nadmiernym starzeniem się skóry, z zaburzeniami, z problemami, jakie zachodzą w naszej skórze. Są nam dane od Boga. To Bóg stworzył algi, tak jak świat wodny. Głęboko w to wierzę, że zostały one nam dane przez Boga, że są one dobre. Pamiętajmy, że jesteśmy świątynią Ducha, że zostaliśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boże, więc każdy z nas jest piękny. Każdy z nas ma odpowiednie dobrane i dobrze stworzone to ciało. Musimy odpowiednio je pielęgnować, musimy odpowiednio o nie dbać. Myślę, że najlepiej dowiemy się o tym z kart Pisma Świętego, studiując i wsłuchując się w siebie. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem jak Państwo, ale ja już z niecierpliwością czekam na wykład. Kiedy wczoraj przyjechałam do domu, mój mąż też wrócił z dalekiej drogi, mówi, słuchaj, ale ty cała promieniejesz. I co się stało, nie wracam z wykładu. Także tak te wykłady przynajmniej na mnie działają. Wierzę, że też odmładzająco. Jeżeli Państwo potrzebują alg, to proszę bardzo, ale wierzę, że takie wykłady na pewno nas też odmładzają. I fajnie, że Państwo tutaj jesteście. Proszę Państwa, może tak, bo widzę kilka osób nowych na sali, tak króciutko. Są między nami misjonarz Samuel Draga i Pan, którego tłumaczy, Zygmunt Ostrowski. Przyjechali z dalekiej Australii. Może powitajmy jeszcze raz. Samuel dzieli się z nami wspaniałymi doświadczeniami i przybliża nam najpiękniejsze stronnicy Pisma Świętego. Myślę, że dzięki temu, że go mamy, ta księga stała się dla nas jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej bliska. I naprawdę, kiedy budzicie się Państwo rano, to pierwszą czynnością, jaką powinniście zrobić, ja przynajmniej tak czynię, przez co się czuję dużo, dużo lepiej w ciągu dnia, otwieram tą księgę i słucham rad, które na dzisiaj Pan Bóg chciałby mi powiedzieć. Zapraszam Samuela i Zygmunta do kolejnego wykładu, który nosi tytuł Zastępstwo, kto zajął miejsce nas wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór, właściwie to już w tej chwili, a to chyba nie działa. A teraz działa. Proszę Państwa, tak jak już jest to w naszym zwyczaju, robimy powtórkę z czego? Wczorajszej lekcji. Ale ja zrobię jeszcze krótszą powtórkę z tego wykładu, co tutaj przed chwileczką usłyszeliście. Wiecie, jak ja to usłyszałem, to teraz się lepiej poczułem. Bo ta pani powiedziała, że jesteśmy wszyscy piękni. Jak to brzmi, prawda? Wszyscy są piękni. Wiecie, niektórzy są piękniejsi. Są piękni i piękniejsi. Okej. Ale kochani, wracamy do naszego egzaminu. Wiecie, dobry nauczyciel w szkole, jak pamiętacie ze szkoły podstawowej i średniej, zresztą niektórzy z wyższej, to że co? Że za chwilę były jakieś sprawdziany, nie? I kto się najlepiej uczył, pamiętacie? Kto zdawał najlepiej maturę? Ten, co umiał zdać egzamin. Co umiał ściągać. O, też. Kochani, i teraz tak. Sam chciałem zaprosić tutaj do mnie Liv, moją asystentkę. O. I bardzo mi miło, że ona tutaj, prawda, będzie pomagać mi. Tak zawsze to czyni. Będziemy rozdawać książki tym, którzy pierwszy się zgłoszą. Dzisiaj mamy takie cieniuteńkie książeczki, ale powiem wam, treść jest tak gruba, że ja nie wiem, czy potraficie jeszcze trafić. A więc kochani, pierwsze pytanie. Bardzo trudne pytania, zastrzegam od razu, żebyście się przygotowali na odpowiedź i są bardzo podchwytliwe dzisiaj. Czym obdarzył Bóg człowieka w dniu stworzenia? Pierwsza, A. Absolutną władzą nad ziemią i stworzeniem. B. Ograniczoną wolnością. C. Wolnością wyboru. Wolnością wyboru. O tak, tam słyszałem jakiś
głos damski, proszę bardzo. Tam proszę. Słuchajcie, tak powiem tak po cichu. Zgłaszajcie się ci, którzy jeszcze nie dostali się książkę. Okay. Kolejna rzecz. A, jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Kochani, pamiętacie o tym, co powiedziałem na początku? Że na zakończenie całego programu wszyscy goście dostają Biblię od nas w prezencie. Piękną Biblię, wydanie nowoczesne, bardzo eleganckie, bardzo łatwo się czyta. I tak tutaj prawda pani Kalika zaznaczyła wspaniała lektura na dzień dobry. Ale idziemy do pytań. Drugie pytanie. Co albo kto umieścił, albo kogo umieścił Bóg w ogrodzie N? Pierwsze. A. Człowieka. B. Zwierzęta. C. Roślinność. No. Wszystkie trzy, ABC, proszę bardzo. Tak jest. Kolejne pytanie. O czym drzewo poznania dobra i zła w samym środku ogrodu Eden miało przypominać człowiekowi? A. Kto jest panem ziemi? B. Że są wolni i mogą robić nawet coś złego i nie muszą słuchać Boga? C. To jest zakaz działania szatana poza tym zasięgiem tego drzewa? I D. Przypominało im o lojalności wobec Boga. Proszę? No i znowu ja wygrałem. Wszystkie cztery! Kochani! No jak wyście słuchali? No teraz jestem za zawiedziony. Pastor sam mówił, kto jest panem ziemi? Kto jest panem ziemi? Bóg, prawda? Że jesteśmy wolni, prawda? Że możemy robić tam, co nam się podoba. Ale czy to jest warto? A następnie zakres działania szatana był ograniczony tylko wokół tego drzewa. I to świadczyło o naszej lojalności, czy my będziemy jemu posłuszni albo nie. Proszę bardzo, kto? Proszę dać mi książkę. Teraz ja mam książkę. Okay. A teraz czwarte pytanie. Jak daleko Bóg obdarzył nas wolnością wyboru? Do momentu, kiedy służy nam to ku dobremu, to jest A. B. Kiedy chce nauczyć nas jakiejś lekcji żyć w życiu? Czy C. Nawet kiedy wybieramy śmierć? C. Kochani, tym razem C tylko. Nawet wtedy, kiedy wybieramy śmierć, Bóg nam daje wolność wyboru. Nie ogranicza nas. I ostatnie pytanie, kochani, piąte. Piąte. Pytanie bardzo, bardzo mocne, zasadnicze. Dlaczego Bóg nie zniszczył szatana zaraz po upadku w grzech? Jak się zbuntował, prawda? A. Bo nie mógł go zniszczyć, nie miał tyle mocy, prawda? B. Bał się innych aniołów. I C. Chciał pokazać wszechświatu prawdziwy charakter szatana. No, dziękuję bardzo. Bo już się bałem. Okej, dziękuję bardzo. Będę miał lekturę dać na Jezu. Poczytamy troszeczkę. Tak, dziękuję bardzo. A teraz, kochani, jak co jest to naszym zwyczajem, tylko ja muszę dojść, bo nie wiem jak to robić. Ratunku. No. Co? Jest, tutaj jesteśmy. Tutaj, tak. Już jesteśmy. Wrócimy troszkę do góry. Kochani, zaśpiewamy sobie pieśń, którą żeśmy śpiewali poprzednim razem, pod tytułem mamy tak, czy Oli wierzą w Boże? Zaśpiewamy sobie tą pieśń, powtórzymy tą właśnie pieśń, którą żeśmy śpiewali wczoraj, ale ja wiem, że Państwo znają jeszcze inne pieśni i postaram się zaśpiewać coś nowego. Okej. Albowiem tak Bóg światu miłował, albowiem tak Bóg światu miłował, umiłował, że nam dał syna jedynego, dał
A teraz, kochani, zaśpiewamy sobie jeszcze jedną pieśń, którą prawdopodobnie wielu wie was zna. Bóg jest miłością. Bo przecież tematem naszej wykładu jest co? Miłość i Bóg. A więc spróbujmy. Może ja? Ale tak. Bóg jest miłością, on mnie odkupi. Bóg jest miłością i was mnie. Więc wołam szczęśliwy. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Leżałem w więzach, myślący grzechu. Leżałem w więzach, myślących dni. Dziś wolny pieśń znoszę. Bóg jest miłością, wolność mi szczęścia. I nowy syn. Bóg zesłał syn. I zaśpiewamy sobie, przypomnijmy sobie tą pieśń, którą jesteśmy śpiewali na początku, pamiętacie? O Szymona mówiła, a ja mam radość. Pamiętacie tą pieśń? Tak zwana międzynarodówka? Kiedy chcemy zaśpiewać tą? Сердце моего, и меня радует.
If we as people, jeżeli my jako ludzie, chose
to give our lives to God. Wybierzemy, aby oddać życie nasze Bogu. And to obey Him. I być posłuszny Jemu. There will be a transformation in this world. Byłaby przemiana na tym świecie. That we cannot even begin to dream of. Którego sobie nawet nie możemy wyobrazić. Sickness will disappear. Choroby by zniknęły. Peace will flood our planet. Pokój by zapanował na naszej planecie. There will be no more pain or death. Nie było na bólu ani śmierci. That's what happened when Jesus was on earth. To się stało, kiedy Jezus był na ziemi. Wherever he went. Gdziekolwiek on poszedł. He brought healing. On uzdrawiał. Joy. Radość. Peace. Pokój. Love. Miłość. Tak? Tak. Let us pray. Módlmy się. Our Father. Nasz Ojcze. Tonight, as we continue, dzisiaj wieczorem, kiedy będziemy kontynuować, to learn about the story, uczyć się o historii, we pray in the name of Jesus, modlimy się w imię Jezusa, that you will give us a willingness to learn, abyś dał nam wolę poznania, and a purpose, i powód, to obey that which is truth, prawdzie, rzeczą, która jest prawdą. Open our eyes, otwórz nasze oczy, and our ears, nasze uszy, that we may listen, abyśmy mogli słyszeć, what you are trying to tell us, to co próbujesz nam powiedzieć. Thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie. In Jesus' name. W imię Jezusa. Amen. Amen. Around May this year, gdzieś około maja w tym roku, I received a call from a woman. Otrzymałem telefon od pewnej kobiety. She was in deep distress. Ona była bardzo zestresowana. She was crying on the phone. Ona płakała, rozmawiając ze mną przez telefon. I need help. Potrzebuję pomocy. Could you please help me? Czy może mi pomóc? I drove outside your church. Ja odeszłam z kościoła. And something told me that you can help me. I ktoś mi powiedział, że ty możesz mi pomóc. Says, I'm more than happy to help you. Powiedziałem jej, że jestem bardziej niż szczęśliwy, aby to zrobić. Could you come to the church? Czy mogę być przyjechać do kościoła? On Wednesday. W środę. And we can talk. Będziemy rozmawiać. Lily. Is a woman in her 50s. Ona ma około 50. When she came to see me, kiedy ona przyszła, by się widzieć ze mną, on that first Wednesday, pierwszą środę, she was a woman in utter hopelessness. Była w takim stanie bardzo beznadziejnym. She had reached the end of her way. Ona po prostu sięgnęła końca swojej drogi. She basically had lived a life of misery. Ona po prostu żyła w takiej beznadziejności. When she was little, kiedy była mała, her parents rejected her. Jej rodzice odrzucili ją. And she from then on had gone from relationship to relationship. I ona od tamtego czasu zmieniała relacje z jednej do drugiej. Looking for happiness. Szukała szczęścia. Someone that would love her. Ktoś, kto by mógł ją pokochać. And she hadn't found it. I nie mogła znaleźć. On the way, po drodze, she had fallen into alcohol, cigarette addictions. Ona pochodziła w nauk papierosów, palenie papierosów, do alkoholu, drugs, narkotyki. And she had tried many times to rid herself of these addictions. I ona próbowała wiele razy pozbyć się tych nałogów. For 2.5 hours. Przez 2.5 godziny. She sobbed and sobbed as she told me his story. Ona płakała i płakała, mówiąc o swojej historii. At the end, na końcu, I looked at her and said, Lily, popatrzałem na niej, powiedziałem, Lily, you are in the best place you can be. Jesteś w najlepszym miejscu, jakim mogłabyś być. She opened her eyes. Otworzyła oczy. How can that be? Jak to może jest możliwe? When my life is so terrible. Kiedy moje życie jest tak niesamowicie złe. Because, Lily, dlatego, Lily, you have come to the point, że doszło do takiego momentu, where you know that you cannot do it. Że wiesz, że nic nie możesz uczynić. Is that true, I ask her? Is that true? I asked her. Zapytałem ją, czy to jest prawda? And she says yes. Ona powiedziała tak. So now. A jest teraz. Jesus will help you. Jezus może pomóc. And I presented her Christ. Ja jej pokazałem Jezusa. And I told her stories that I have witnessed in my own life. Ja mówię mi o historii, gdzie ja byłem świadkiem sam. How God can transform our lives. Jak Bóg przeobraził życie. If we are willing to just simply believe that He will do it. Jeżeli mamy wolę po prostu słuchać. We began to meet every Wednesday. My rozpoczęliśmy spotkanie każdej środy. In less than a month. Mniej niż za miesiąc. She was free from all her addictions. Ona była uwolniona od wszystkich swoich nałogów. She had established a relationship with her mother. Ona odnowiła swoją relację z matką. And her whole outlook on life had changed. I jej całe spojrzenie na życie zmieniło się.
Why? Dlaczego? Because Lily discovered. Dlatego, że Lily odkryła. That what she needed. To czego ona potrzebuje? Was not a change in behavior. To nie to, żeby zmienić zachowanie. What she needed. To co ona potrzebowała. Was a savior who would save her from her life. Ona potrzebowała zbawiciela, który zbawiłby ją w jej życiu. Tak? Tak. The day that Adam and Eve fell in sin. Dzień, w dniu, gdy Adam i Ewa popełnili grzech. Their life was filled with despair. Ich życie pełniła desperacja. They were filled with shame. Oni byli pełni wstydem. And a sense of being lost to hold of their soul. I w tym momencie, kiedy oni byli wypełnieni tą pustką. And they didn't know what to do. Nie wiedzieli, co zrobić. It felt strange. Czuli się bardzo dziwnie. They discovered nakedness. Oni odkryli swoją nagość. They felt ashamed. Oni byli zawstydzeni. And they tried to cover their own shame. I oni próbowali zakryć swój wstyd. To no avail. To no avail. Nie mogli tego uczynić. Nie mogli tego uczynić. And then they heard the voice of God walking in the midst of the garden. I wtedy usłyszeli głos Boży, który chodził, prawda, rozległ się do grudu. And for first time in their life, i po raz pierwszy w ich życiu, they experienced fear. Oni doświadczyli strachu. They had met God many times. Oni spotkali Boga wiele razy. God was their friend. Bóg był ich przyjacielem. God was their father. On był ich ojcem. They loved him with everything they had. Oni kochali go ze wszystkiego, wszystkim, co mieli. But now, ale teraz, they were afraid of him. Oni się bali go. And when they heard his voice, kiedy usłyszeli go głos, they ran away and hid. Oni uciekli i schowali się. And they went. I czekali. And God began to walk on him. A Bóg chodził i wołał. Adam. Adamie. Eve. Ewo. Where are you? Gdzie jesteście? And suddenly Adam realized. Nagle Adam doszedł do wniosku. That the voice of God. Że głos Boga. Was not angry. Nie był zły. And so he stuck his head out of the bushes. On wychylił głowę z tego, z tych krzaki. And he looked into God's face. I popatrzył na twarz Boga. What are you doing there? A co ty tam robisz? I was afraid. Bałem się. And I hid. I schowałem się. Soon. Niedługo. Adam and Eve discovered. Adam i Ewa odkryli. That they didn't need to be afraid. Że oni nie potrzebowali się chować od Boga. Dear friends. We are not afraid of God. My nie boimy się Boga. Because he is a bad God. Dlatego, że on jest złym Bogiem. We are afraid of God. My boimy się Boga. Because sin has distorted our image of God in our mind. Dlatego, że grzech zmienił obraz Boga w naszym umyśle. And we run away from God. I my uciekamy od Boga. We try to deny his God. My próbujemy zaprzeczyć, że istnieje. We are scared of him. My boimy się Boga. But that God, ale ten Bóg, is not the God of the Bible. To nie jest Bóg z Biblii. That God, ten Bóg, is the God of our imagination. To jest Bóg wyobraźni. The God, Bóg, that sin, który szuka, created in our own mind. To jest ten Bóg, który stworzył grzech w naszym umyśle. Adam i Ewa had been condemned to death. Byli potępieni na śmierć. And they were feeling the results of their disobedience. I oni zobaczyli rezultaty swojego nieposłuszeństwa. And God comes in the picture. I Bóg wkracza w ten obraz. You know, some people imagine God this way. Wiecie, niektórzy ludzie wyobrażają Boga w ten sposób. Adam, where are you? Adam, gdzie jesteś? Let me grab you. Och, nie chcę tego złapieć. You have just wrecked my plan, you disobedient thing. I ożeś, przechodź mój plan. Come here. Chodź tutaj. Right there. W tej chwili. And if you don't come straight away. Jeżeli nie przyjdziesz natychmiast. That's the way some people think. Niektórzy ludzie tak myślą. But it wasn't like that. Ale to nie było tak. God spoke to Adam. Bóg przemówił do Adama. Then he spoke to Eve. Do Ewy również. And then he spoke to the serpent. I również do tego węża. And then he unveiled. I wtedy on odkrył. A plan. Plan. And it's found in Genesis chapter 3 verse 15. Ten plan jest zawarty, zapisany w pierwszym Mojżeszowej. Next one. Trzeci rozdział. 15 wiersz. I pisze, i ślamy, i ustanowiłem nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zleczy ci głowę, a ty ukończysz je w piętę.
Satan thought that he had God against the wall. Wiecie, szatan myślał, że teraz przyparł Boga do muru. Satan thought. Myślał szatan, I got God. Mam Boga. If he destroys Adam and Eve, gdyby on zniszczył Adama i Ewa, I will show the whole universe. Ja będę miał palem cały wszechświat. What a bad God is. Co za zły Bóg jest. And if he hides under the carpet their sin, gdyby on zakrył grzech pod karpet, I will tell the whole universe that God is inconsistent. Powiedziałbym całemu wszechświatu, że Bóg nie jest konsekwentny. That we cannot trust him. Nie możemy mu ufać. But God comes into the picture. Ale Bóg przychodzi w ten obraz. And he looks at Satan. I mówi na szatana. And he says. I mówi. I'm going to put war. Ja zrobię wojnę. Between you. Pomiędzy tobą. And the woman. I kobietą. Satan must have gone. Oh. Szatan chyba zastanowił się. What's this? Co to jest? Between your sin. Pomiędzy twoje nasienie. And between his sin. I pomiędzy jej nasienie. In other words, God is clearly saying. Innymi słowy, Bóg bardzo przejrzyście powiedział. The woman. Ta kobieta. In the Bible. W Biblii. Represents. Reprezentuje. Human beings. Ludzi. Who accept the offer of salvation that God is extending. Którzy zaakceptowali ofiarę zbawienia, która została im pokazana. They accept God as their God. Oni akceptują Boga jako swojego Boga. When they do that, kiedy oni to robią, they become part of the woman. Stają się tą częścią kobiety. Who is the church of God. Który jest Kościołem Bożym. From the beginning, od początku. All the way until the end. Od początku aż do samego końca. So God is saying to Satan, Bóg mówi Satanowi, I'm going to have a people. Ja będę miał ludzi. There's going to be human beings. Będą to ludzie. Who are going to choose me. Którzy wybiorą mnie. And there's going to be constant war. I będzie nieustanna wojna. Between you and them. Pomiędzy tobą a nim. But also, ale również. Between the human beings that take your side. I również ludzi, którzy zajmą twoją stronę. And the seed of the woman or the child of the woman. I między dzieckiem tej kobiety. And here comes the exciting part. I tutaj przychodzi ta najbardziej emocjonująca część. Then God says. Wtedy Bóg mówi. He. On. A man. To jest ten mężczyzna. Singular. Pojedyncza osoba. The seed of the woman. Ten nasienie kobiety. Will be a male child. Będzie to dziecko rodzaju męskiego. And what is he going to do? Co on zrobi? He will crush your head. On zmiaści twoją głowę. And you will bite his heel. A ty ukończysz go w piętę. Wow. In other words, innymi słowy, sin did not catch God by surprise. Grzech nie zaskoczył Boga. Nie zaskoczył Boga. God had a plan. Bóg ma plan. It is called the plan of redemption. To jest plan zbawienia. And the Bible tells us. I Biblia nam mówi, that this plan, że ten plan, God created. Bóg stworzył. Before the creation of the universe. Zanim on stworzył wszechświat. God knew that sin was going to come. Bóg wiedział, że grzech zaistnieje na ziemi. So what did he do? I co on uczynił? He created a plan to save the human race. On ułożył plan, aby zbawić ludzką rasę. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? And what is the plan? Jak to jest plan? A plan is that God is going to send us a hero. Plan jest taki, że Bóg nam wyśle bohatera. And through this hero, poprzez tego bohatera, the human race, ludzka rasa, can choose, wybierze, between God and Satan. Między Bogiem a Satanem. If that hero would not come, i gdyby ten bohater nie przyszedł, we were enslaved to Satan without a choice. My bylibyśmy niewolnikami szatana bez wyboru. And that hero, i ten bohater, would eventually kill Satan. By w końcu zabije szatana. Is that good news? Czy jest to dobra wiadomość? Tak. Yes. Is that good news, Polish people? Czy to jest dobra wiadomość, polscy ludzie? Bardzo. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo dobra. And then something happens in the garden. I coś się stało w tym w raju, w ogrodzie. In verse 21. W wierszu 22 czytamy takie słowa. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział je. What does God do? Co uczynił Bóg? He made tunics of skin for Adam and Eve. On uczynił jakby przykrycie, takie przykrycie dla Adama i Ewy. Why does God make tunics of skin? Dlaczego uczynił to ze skór? Because Adam and Eve are naked.
Dlatego, że one bawili nazy. And they tried to cover themselves with leaves. I oni próbowali zakryć siebie liściami. But God calls them. Ale Bóg zawołał ich. And he covers them. I przykrył. Question. Pytanie. What does it take to get skins of animals? Co trzeba zrobić, aby dostać skóry zwierząt? Kill them. Must kill. You must kill them. Now, do you remember in Genesis 2, if God said to Adam and Eve, or Adam, the day you eat of the tree, you will die. Umrzesz. Now, did Adam and Eve die that day? Czy Adam tego dnia umarł? No. They didn't die. We must ask the question, why didn't they die? Musimy zapytać, dlaczego nie umarł? They didn't die. Nie umarł. Because God had a plan to save them. Dlatego, że Bóg miał plan zbawić. And in this plan, i ten plan, someone has to die. Ktoś w tym planie musi umrzeć. But it's not humans. Ale nie człowiek. Someone will take their place. Ktoś zajmie ich miejsce. And because someone takes their place. I dlatego, że ktoś zajmie ich miejsce. They can be forgiven of their sin. I im zostanie wybaczony grzech. And that's what represents the clothing. I, ale that's what the clothing represents. I właśnie to reprezentuje te ubranie, które dostanie. I want you to notice something. I chciałbym, żebyście zauważyli coś. Two animals. Dwa zwierzęta. Take the place of Adam and Eve. Zajmują miejsce Adama i Ewy. Tak? Tak. This is what we call substitute. To my nazywamy zastępstwo. Those animals. Te zwierzęta. God treated that they had rebelled against him. To Bóg traktował te zwierzęta, jakby one zbuntowały się przeciwko niemu. And he punished them. I on je ukarał. Instead of Adam and Eve. Zamiast Adama i Ewy. Tak? Tak. Now notice. Zobaczcie teraz. God skins them. Bóg ubrał ich. They end up naked. On rozebrał te zwierzęta, one zostały nagie. Tak? Tak? But in return, ale w zamian, the animals te zwierzęta give their skin, their clothes to Adam and Eve. Oddały swoją skórę Adamowi i Ewie. Now Adam and Eve clothed themselves on those skins. Adam i Ewa ubrali sobie w te skóry. Now who do they look like? Jak oni teraz wyglądali? Like the animals. There is the gospel. To jest właśnie Ewangelia. In one verse. W jednym wierszu. The substitute. Zastępstwo. Has suffered their penalty. Cierpiało ich karę. In order. Żeby. For them to receive what is his. Żeby ono czuło to, co jest, było ich. In the scriptures. W Słowie Bożym. The animal. Show the next scripture. Yes. The animal, the sacrifice, ta ofiara, to jest ta zwierzę, is a symbol of Jesus. To jest symbol Jezusa. Next. Next. You see, an animal has no value to save you. Wiecie, zwierzę nie ma wartości, aby was zbawić. But it was a symbol. A to był symbol. That taught. Które nas uczyło. The way you and I can be forgiven and saved by God. W jaki sposób możemy być przebaczeni i zbawieni? The only way by which God can forgive us. Jedyną drogą, którą Bóg nam może przebaczyć. Is by someone else taking our place. Jeżeli ktoś inny zajmie nasze miejsce. And suffering for our sins. I będzie cierpiał za nas grzech. Dear friends. Przyjaciele. What you and I need. To co my potrzebujemy. It's not a change of behavior. To nie to, że musisz zmienić swoje zachowanie. God doesn't want you to try to be good. Bóg nie chce, żebyście próbowali być dobrymi. What you and I need. To co potrzebujemy. Is a savior. To zbawiciela. Someone who pays our debt. Ktoś, kto zapłaci za nasz świat. And who's willing to save us. I chciał zbawić nas. Amen. Amen. Yes. Do you know what the name Jesus means? Wiecie, co znaczy Jezus, to słowo znaczy? It means savior. Znaczy jest zbawiciel. The angel said to Blessed Mary. Aniołowie powiedzieli do Bożenej Marii. You shall call his name Jesus. Nazwiesz go imieniem Jezus. For he shall save his people from their sins. Dlatego, że on zbawi swój lud od grzechu. So why did Jesus come? Dlaczego Jezus przyszedł? He came to save.
save us. On przyszedł, aby zbawić nas. Dear friends, przyjaciele, being good is not enough. Być dobrym to nie jest dobrze. You and I have all sinned. Wszyscy zgrzeszyliśmy. We have a death penalty on our neck. My mamy wyrok śmierci na naszej szyi. And the only way by which we can pay that penalty, jedyną drogą, aby zapłacić za tą karę, is by dying eternally. To jest śmierć wieczna. Tak? Tak. But God doesn't want you to die. Ale Bóg nie chce, żebyśmy umierali. So He, a więc on, has provided. On sprowadził, zabezpieczył. A substitute. Zastępstwo. For you. Dla ciebie. You know, right through the scriptures, this truth is taught. Wiecie, przez całe Słowo Boże ta prawda jest pokazana. Let me show you two texts. Pokażę wam dwa teksty. First Peter, chapter 2, verses 21 through to 24. Pierwszy list apostoła Piotra. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Następny. On, gdy mu zgrzeszono, nie odpowiedział z orzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas, was. Can you see how in those verses? Czy zauważyliście te wiersze? Very clearly Jesus is presented as taking our place. Bardzo przejrzyście jest pokazane, jak Jezus zajmuje nasze miejsce. In other words, innymi słowy, we deserve to be punished. My zasłużyliśmy na karę. But Christ was punished on our behalf. A Zbawiciel został ukarany za nas. And in return, a w zamian, He gives us forgiveness and healing. On daje nam przebaczenie i uzdrowienie. Isn't that good news, friends? Czy to nie jest dobra nowina, przyjaciele? God says, Bóg mówi, tell the wicked, powiedz tym słabym, that I do not want them to perish. Ja nie chcę, żeby oni zginęli. Turn to me, the Lord says. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan. That's the good news. To jest ta dobra wiadomość. God is not angry with the sinner. Bóg nie jest zły na grzesznika. He loves us. On kocha nas. And in His love, a w Jego miłości, He has provided a Savior. On nam zabezpieczył Zbawiciela. Someone to take our place. Ktoś, kto zajął nam nasze miejsce. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? Notice in the book of Isaiah, chapter 53. Zobaczcie to księga Izajasza, 53 rozdział. Verses 3 to 6. Od 3 do 6. Zgardzony był i opuszczony przez... These verses were written 750 years before the birth of Jesus. Te teksty były napisane 750 lat przed urodzeniem Jezusa Chrystusa. And they are talking about Him. I mówią o Nim. Now, pay attention how they describe what He is going to do for you and for me. I zobaczcie, jak prorok pisze, co On czyni dla ciebie i dla mnie. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. They're amazing verses. Są to niesamowite wiersze. They're even hard to believe. Nawet ciężko uwierzyć. That last verse says all of us. Mówią, ten ostatni wiersz mówi, że wszyscy my, like sheep have gone astray. Wiecie, jak owce zbłądziliśmy. We have wandered down our own way. Myśmy poszli złą drogą. But the Lord has laid on Him. A Bóg po prostu obciążył Jego za our sins. Naszymi grzechami. That is the gospel. To jest Ewangelia. Sins. Grzeszniki. Have a Savior. Mają Zbawiciela. Because Christ. Dlatego, że Chrystus. Has taken our place. Zajął nasze miejsce. All our diseases were laid on Him. Wszystkie grzechy, wszystko jest włożone na Nim. All our pains were laid on Him. Wszystkie bóle złożone są na Nim. All our rebellion and sin was laid on Him. Wszystkie bunty i wszystkie grzechy są na Nim. Jesus. Jezus. Died. Umarł. For you. Dla Ciebie. That's the reality of the gospel. To jest rzeczywistość, rzeczywistość Ewangelii. What is the solution for our sins? Jakie jest rozwiązanie Twojego grzechu? The solution has a name. To rozwiązanie ma imię. Jesus. Jezus. What is the solution? Jakie jest rozwiązanie? Jesus.
So if you want your life to be transformed, jeżeli chcesz, aby twoje życie się zmieniło, if you want forgiveness, jeżeli pragniesz przebaczenia, if you want to be free from guilt, jeżeli chcesz być uwolniony od winy, if you want deliverance from addictions, jeżeli chcesz być uwolniony od nałogu, if you want to have joy and peace in your heart, jeżeli chcesz mieć radość i pokój w swoim sercu, what must you do? Co musisz to uczynić? It's simple. Proste. Come to Jesus. Przyjdź do Jezusa. He is your Savior. On jest moim zbawicielem. In the book of Philippians or Philippians. W liście apostoła Pawła do Filipian. The apostle shows us. Apostoł Paweł pokazuje nam. The way that Jesus would have to follow. W jaki sposób Jezus musiał przyjść. In order to become our Savior. Żeby być naszym zbawicielem. Jesus would have to take 3 steps. Jezus musiał zrobić 3 stopnie. So that he would then could save us. Aby mógł nas zbawić. Notice the verses. Zobaczcie te teksty. Verses 5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. So the text tells us, tekst mówi, that Jesus is who? Że Bóg, Jezus jest kim? Jesus is God. Jest Bogiem. Now he's not God the Father. On nie jest Bóg Ojciec. But Jesus is God. Ale Jezus jest Bogiem. And he's equal with God the Father. I on jest równy z Bogiem Ojcem. But he's a different person. Ale on jest inną osobą. We call him God the Son. My nazywamy go Boży Syn. He's one with the Father. On jest jedno z Ojcem. He's equal with the Father. Jest równy Ojcu. He is as eternal. Jest wieczny, tak jak Ojciec, but he's not the Father. Ale on nie jest Ojciec. Jednej one. Oni są jedno. I'm not gonna talk more about that. Ja nie chcę więcej mówić na ten temat. And then the Bible says. I Biblia mówi. Well, let's read another verse that confirms this deity of Jesus. A więc czytajmy ten tekst, który mówi właśnie o jego osobowości, do których należy ojcowie, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Who's Jesus? Kim jest Jezus? Bogiem. He is God. Jest Bogiem. And for how long has he been God? Jak długo był Bogiem? Zawsze. Throughout eternity. Przez wieczność. Amen. So now just think of this. Pomyślcie o tym. Paul says. Apostoł Paweł mówi, that in order for God to save us, żeby Bóg nas mógł zbawić, he would have to become a man. On musi stać się człowiekiem. Mystery of mysteries. Tajemnica tajemnic. Satan. Szatan. Wanted to be God. Chciał być Bogiem. God. A Bóg. Abandons his deity. On pozostawia swoją boskość. To become a creature. Aby stać się stworzeniem. The creator. Stworzyciel. Becomes a creature. Staje się stworzeniem. Wow. That's wow. To jest to właśnie wow. That. Do you remember when angel Gabriel appeared to Blessed Mary? Pamiętacie, kiedy anioł Gabriel się ukazał Marii? And she says, blessed are you before the Lord. O, ona powiedziała, błogosławiona między niewiastami. For you shall be conceived. Dlatego, że będziesz zasieniona. The Son of God. Syn Boży. Do you remember that? Pamiętacie to? And you shall call his name. I nazwiesz jego? Emmanuel. Immanuel. Which means, co znaczy? God is. Bóg jest z nami. God Bóg becomes staje się a human człowiekiem in order to save us. Żeby nas zbawić. You see, friends, widzicie, przyjaciele, it was a man, to człowiek, that surrendered the world to Satan. To on oddał świat Satanowi. It had to be a man, to musi być też człowiek, that defeated Satan, który pokona Szatana, and took the world from his hand. I on bierze świat jego rąk. So in order to do that, aby uczynić to, the God Bóg nieba, the prince of the universe, książę wszechświata, becomes staje się a human being, jest człowiekiem. Wow! This story is more beautiful than any movie you can watch. Wiecie, ta historia jest piękniejsza niż jakiś film. Tak? Prawda? I get excited when I talk about this thing. Wiecie, ja się naprawdę ekscytuję, kiedy mówię na ten temat. I am South American. Wiecie, ja jestem południowoamerykaninem. And they are black boys.
course. I moja krew się gotuje. I know that Polish and Australians they are more reserved. A wiecie, ja wiem, że Polacy, Australijczycy są bardziej tacy poważni. But that's okay. Ale okej. As long as you are happy to know. Tak długo jak jesteście szczęśliwi, aby wiedzieć. That you have a savior. Że macie Zbawiciela. And that there is nothing from which he cannot save you. I nie może was nikt zbawić. So God becomes a man. A więc Bóg stał się człowiekiem. And we know him by the name. I my znamy go pod imieniem. No, you've gone too far. Słucha? No, next one, yes. No, next. I think it's there. Yeah, that one, yeah. And we know him by the name. My znamy go pod imieniem jaki? Jezus. Yeah, Jezus. Jezus. Tak. Now, notice the following verses. Zobaczcie kolejny tekst. What type of man was Jesus? Jakiego rodzaju człowiekiem był Jezus? That's what it says. Zobaczcie, co mówi ten tekst. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? In how many ways was Jesus like us? W jakim procencie Jezus był podobny nam? In every way. W każdym szczególe. Tak. Prawda? He was a human being. On był człowiekiem. He was 100% God. On był 100% Bogiem. And 100% man. I 100% człowiekiem. Let me say this. Pozwólcie zapytam. Jesus. Jezus. Is God. Jest Bogiem. Patrz, bateria po prostu skończyła się. Jesus is God. Jezus jest Bogiem. Tak. Tak. But he's a man. Ale on jest człowiekiem. Tak? Tak. And because he's a man. Dlatego, że on jest człowiekiem, jest. He is our brother. Jest naszym bratem. Satan through sin. Szatan poprzez grzech. Sought to separate you from God. Po prostu odseparował ciebie od Boga. And God did not take that. I Bóg tego nie odbiera. So. A więc God. Bóg became a man. Staje się człowiekiem. And he adopted you. I on adoptuje siebie. Into his own do swojej własnej natury. So that now, aby teraz in Christ, w Chrystusie God, Bóg and man, i człowiek have become one, stali się jednym. And they can never be separated. I nigdy nie będą oddzieleni. Isn't that wonderful? Czy to nie jest piękne? Jesus, Jezus, the King of the universe, Król Wszechświata, is our brother. Jest naszym bratem. Doesn't that sound sweet? Czy to nie brzmi słodko? Sitting next to God the Father. Siedząc obok Boga Ojca. Is a human being. Siedzi tam człowiek. Who knows? Który wie. What it means. Co znaczy. To suffer. Cierpieć. To be hungry. Być głodny. To be poor. Być biedny. To be rejected. Odrzucony. He knows what it means to be tempted. On wie, co znaczy być kuszony. He knows. On wie to. And now. I teraz. He has carried humanity right to heaven. I on teraz niesie tą ludzką naturę do nieba. God is not strange to humanity. Bóg nie jest dziwna ludzka natura. Because humanity. Dlatego, że ludzkość. Is in Christ. Jest w Chrystusie. One. Jedno. Glory, hallelujah. Chwała, niech będzie Pan. Amen. Amen. This is exciting. To jest ekscytujące. If I were to dance for something. Gdybym miał tańczyć za coś, I would dance for this. Ja bym tańczył za to właśnie. There's reason to celebrate. Jeszcze, to jest powód, aby celebrować. We have a savior. Mamy Zbawiciela. Amen. 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 Jesus has identified himself with the human race. Jezus zidentyfikował się z ludzką rasą. But as a human. Ale jako człowiek. He was going to participate in every aspect of humanity. On musiał partycypować w każdym aspekcie naszego życia. He was going to live your life. On musiał żyć twoim życiem. Notice how Paul says it. Zobaczcie, jak Paweł do Hebrews chapter 2 verse 18. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Did you notice what it says? Czy zauważyliście, co jest powiedziane? Jesus becomes a man. Jezus stał się człowiekiem. And as a man, jako człowiek. He is tempted. On był kuszony. Like you and I. Tak jak ty i ja. In other words. Innymi słowy. Jesus could have sinned.
Jezus mógł zgrzeszyć. Tak? Tak? He was tempted. On był kuszony. And he suffered being tempted. I on cierpiał, będąc kuszony. In return. W zamian. Now. Teraz. He can help you. Może ci pomóc. When you are tempted. Kiedy ty jesteś kuszony. Is that beautiful? Czy nie za piękne? Dear friends. Przyjaciele. As Jesus becomes a man. Kiedy Jezus stał się człowiekiem. He adopts the whole human race into himself. On adoptował całą ludzką rasę w sobie. All of us. Wszystkich nas. Are found in Jesus. My znajdujemy w Jezusie. He becomes the new father of the human race. On stał się nowym ojcem dla ludzkiej rasy. The new Adam. Nowy Adam. The Bible calls him the second Adam. Biblia nazywa go drugim Adamem. The first Adam failed. Pierwszy Adam upadł. And when he failed, a kiedy on upadł, we were all made slaves. My wszyscy zostaliśmy niewolnikami. The second Adam, a drugi Adam, Jesus, Jezus, he has the victory. On zwyciężył. Because though he was tempted, tam gdzie on był kuszony, he never sinned. On nigdy nie upadł. He conquered Satan at every step. On pokonał Szatana w każdym jej detalu. And he obtained the victory. I on zwyciężył. Guess what? Zgadnijcie co? In him, w nim, all of us, wszyscy my, have been made free. Uwolnieni zostaliśmy. Now, i teraz you can choose, ty możesz wybrać, whether you want to be saved, czy będziesz zbawiony, or whether you want to be lost, albo zgubiony. Before, przedtem, there was no choice. Nie było wyboru. Is that beautiful? Czy nie jest to piękne? Amen. Amen. Some of you are. Niektórzy z was tak. Maybe it's because you've never heard this before. Wiecie, być może nigdy nie słyszeliście tego. Notice the next verse. Zobaczcie następny tekst. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu się są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jezus had to learn. Musiał się nauczyć obedience. Posłuszeństwa. And how did he learn it? Jak on się nauczył tego? The same way we learn it. W taki sam sposób jak my. How? Jak? Through suffering. Przez cierpienie. So when you are suffering, kiedy wy cierpicie, do not think, nie myślcie, that God does not understand, że Bóg was nie rozumie. Do not think that he's not compassionate. Nie myślcie, że Bóg nie jest miłosierny. The opposite. Bo odwrotnie. There is nothing in this life. Nie ma nic w tym życiu. That you will ever go through. Przez to przechodzicie. That Jesus did not go through this. Że Jezus nie przechodził przez to. When Jesus identified himself with humanity. Kiedy Jezus zidentyfikował się z ludzkością. He identified himself with you. On się zidentyfikował z tobą. And now. I teraz. As he lived his life. I teraz kiedy on żył. At every step. Każdego kroku. He was living your life. On żył twoim życiem. Please keep this in your mind. Proszę, zachowujcie to w waszej pamięci. The life of Jesus. Życie Jezusa. Was a vicarious life. Było zwycięskim życiem. A life lived on behalf of humanity. Życie było to w imię ludzkości. Did you grasp that? Czy uchwyciliście to? This is essential. To jest bardzo ważne. Because where you fail, tam gdzie wy upadacie, Jesus had the victory. On zwyciężył. Where you fail, gdzie upadliście? Jesus had the victory. On miał zwycięstwo. This is essential. To jest bardzo istotne. Adam failed. Adam upadł. Jesus becomes the second Adam. Jezus był drugim Adamem. And where Adam failed, gdzie Adam upadł, Jesus had the victory. Jezus miał zwycięstwo. And now, i teraz, because Adam believed in Jesus, dlatego że Adam uwierzył w Jezusa, Jesus, Jezus gives his victory, on dał swoje zwycięstwo, to Adam. Adamowi. And he takes Adam's failure. I on wziął jego upadek. And he pays for it. I on zapłacił za niego. Did you grasp that? Czy uchwyciliście to? My life. Moje życie. Was perfectly lived. Było doskonałym życiem. 2000 years ago. 2000 lat temu. And today. A dzisiaj. I can ask God. Ja proszę Boga. By faith in Jesus. Przez wiarę Jezusa. To give me. Aby dał to życie. Tomorrow we're gonna learn how that happens. A jutro dowiemy się, jak to robi. It's beautiful. Jest to piękne. It's just very simple. Jest to bardzo proste. And so, the last step. I ostatni krok.
Jesus. Jezus. Identified himself with us. On się zidentyfikował z nami. He participated in our life. On uczestniczył w naszym życiu. And then eventually. I w końcu. He took our place. I on zajął nasze miejsce. To pay. Aby zapłacić for our punishment. Za nasz grzech. And this is heartbreaking. I to jest bardzo straszna rzecz. Notice what Galatians 3:13 says. Zobaczcie, co Galacja 3:13 mówi. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawiódł na Żydu. Ty i ja have been cursed by the law. Zostaliśmy przeklęci prawem. Why? Dlaczego? The law says, na prawo mówi, the wages, że zapłatą for disobedience, za nieposłuszeństwo is death. Jest śmierć. The curse of the law, przekleństwo zakonu is death. Jest śmierć. Now Jesus, a Jezus, he became a curse, on się stał przekleństwem, by hanging on a tree. I został zawieszony na drzewie. He took the curse. On przyjął ten przekleństwo. And he died for you and for me. I on umarł za ciebie i za mnie. That's why Romans 6:23 says it's not written. Dlatego list apostoła Pawła do Rzymian mówi. For the wages of sin is death. Dlatego, że zapłata za grzech jest śmierć. But the gift of God. Ale dar Boży. Is eternal life. Jest wieczne życie. In Christ Jesus. W Jezusie Chrystusie. Oh yes, we are condemned to death. O tak, my jesteśmy potępieni na śmierć. But in Christ, ale w Chrystusie we have eternal life. Mamy życie wieczne. Is that beautiful? Czy to nie jest piękne? Can you say yes? Czy możecie powiedzieć tak na to? Tak. 2 Corinthians 5:21, my favorite verse. Mój tak ulubiony tekst, 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzech uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Did you notice what it says? Czy zauważyliście? Jesus, tak mówi? Jesus knew no sin. Jezus nie zgrzeszył. But God, ale Bóg, made him to be sin. Uczynił go grzechem. For us. Dla nas. That we, abyśmy my, might become, stali się, the righteousness of God, sprawiedliwością Bożą, in Christ, w Chrystusie. That's the story of the beginning. To jest ta historia na początku. The animals. Te zwierzęta. Took the sin of Adam and Eve. Zajęły miejsce Adama i Ewy. And they died. One umarły. And in return. A w zamian. Adam and Eve. Adam i Ewa. Received the skin. Otrzymali skóry. And they were forgiven. I zostały im przebaczone. It's the same story. To jest ta sama historia. Here is in plain language. To jest tylko w innym języku. Jesus. Jezus. Took your place. Zajął twoje miejsce. He received. On otrzymał your life. Twoje życie. Full of sins. Pełne grzechy. And God. A Bóg. Accounted it. Policzył go. To him. Czyli wyznaliśmy mu to jemu. The Father. Ojciec. Accounted it. Policzył. The life of every sinful human being. Każdego człowieka, który grzeszył na tym świecie. To Jesus. I przepisał to Jezusowi. And he treated him. I potraktował go. And punished him. I ukarał go. As if he had lived that life. Jakby on żył właśnie tym życiem. So friends. A więc przyjaciele. You and I. Ty i ja. Don't need to die. Nie potrzebujesz umrzeć. Because our substitute. Dlatego, że nasze zastępstwo. Has already died. Już umarło. For us. Za nas. Let me tell you a story. Chcę wam powiedzieć historię. During the war between France and England. Pomiędzy był ten czas, kiedy była wojna pomiędzy Francją i Anglią. A story took place that illustrates this really well. Ta historia miała miejsce, która ilustruje to właśnie tą sprawę. In France. We Francji. Conscription. The conscription, that means. That's the drawing. Yeah. Powoł do armii, do wojska. Was done by a system of casting lots. Wiecie, to był system taki losowania. They put all the names of the men in a hat. Oni wszystkich mężczyzn nazwiska wrzucali do takiego kapelusza. And the names that were drawn. I nazwiska, które zostały wylosowane. They went to war. Szli na wojnę. A fair system. Taki system. One name was drawn. Jedno nazwisko było wylosowane. And the officials went to see this man in his house. I przedstawiciele władzy poszli, aby widzieć się z tym człowiekiem. Zapukali do drzwi. Open the door. Otworzyli. The man came out. Ten człowiek wyszedł. Says you have been drawn, you have been enlisted for the army. Tak, myśmy się wyrzucowali, jesteś na liście do idziesz do wojska. And the man said sorry, I will not go. A ten człowiek powiedział nie, ja nie pójdę. Why? A dlaczego? Because I have died. Dlatego, że ja już umarłem.
thought he was crazy. No, myślę, że on głupi jest. What do you mean you have died? Co ty masz na myśli, umarłeś? You are talking to us. Ty mówisz do nas. I said, no, 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 you don't understand. Nie, 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 wy nie rozumiecie. My name has already been drawn already. Moje imię już było wcześniej wyrysowane. And I died in action. I ja umarłem, prawda, podczas boju. Go and check your records. Idźcie i sprawdźcie to w książkach. They went and checked their records. Oni poszli i sprawdzili w archiwum. And sure enough. I rzeczywiście. The man's name. Jego imię. And he had died in war. Że umarł podczas wojny. So now they came back asking for an explanation. Wtedy przyszli do niego i mówili, wytłumacz, o co chodzi. And the man said this. I ten człowiek powiedział tak. When I was enlisted. Kiedy ja byłem na liście. My neighbor came. Mój sąsiad przyszedł. And he said. I powiedział. Look, you have a family. Słuchaj, ty masz rodzinę. I have no one. Ja nie mam nikogo. Give me your papers. Daj mi swoje papiery. And I will take your place. I ja zajmę twoje miejsce. And he said, therefore. I dlatego też. I have died in the person of my substitute. Ja umarłem w osobie tego mojego zastępcy. They didn't know what to do with it. Oni nie wiedzieli, co z nim zrobić. So they took the thing to court. Oni wzięli to do sądu. All the courts fought the case. Ten sąd, prawda, rozpatrywał tą sprawę. No decision was made. Żadna decyzja nie mogła podjąć. Nie podjęli żadnej decyzji. And the case came to Napoleon Bonaparte. I ta sprawa dotarła aż do Napoleona. And Napoleon said. I Napoleon powiedział. The state has no call on that man. Państwo nie ma prawa do tego człowieka. Because he died in the person of his substitute. Dlatego, że on umarł w zastępstwie tego człowieka. And that's exactly. I to tak exactly. To jest dokładnie. What Jesus did. To co Jezus uczynił. Do you grasp the concept? Czy uchwyciliście ten koncept? Tak. Tak. It's simple, isn't it? To jest proste, prawda? Now let me show it to you in a graph. Pokażę wam pewien wykres. This is my life. To jest moje życie. Full of sin. Pełne grzechu. It deserves death. Ono zasługuje na śmierć. Eternal death. Wieczną śmierć. Tak? Tak? All agree? Wszyscy zgadzamy się? Tak. Now, this is the life of Jesus. A to jest życie Jezusa. As a man. Jako człowiek. He lived a perfect life. On żył doskonałym życiem. Therefore. Dlatego też. He deserves eternal life. On zasługuje na wieczne życie. Tak? Tak. Through a process called substitution. Poprzez ten proces zastępstwa. Jesus exchanged himself with me. On zamienił moje życie ze sobą w moje życie. And my life. I moje życie. Was given to him. Przypisane zostało jemu. So in the eyes of God. W oczach Bożych. Is not me who lived my life. To nie ja żyję moim życiem. But it's Jesus who lived that life. Ale Jezus żyje to życie. Therefore. Dlatego też. He deserves eternal death. On zasługuje na wieczną śmierć. Christ. Chrystus. On Calvary. Na Kalwarii. He died. On umarł. Eternal death. Wieczną śmierć. I don't have the time to explain it. Ja nie mam czasu, aby to wytłumaczyć teraz. But he died the wages of sin. On umarł zapłatą za grzech. Which is eternal destruction. To jest wieczne zniszczenie. Jesus. Jezus. Became guilty at Calvary. Stał się winny na Kalwarii. And God. A Bóg. Punished him. Ukarał go. And treated him. I potraktował go. That he had lived. Jakby on żył. The sins of all humanity. Grzechem całej ludzkości. He received the punishment as something he deserved. Jezus został ukarany tak, jakby właśnie to uczynił. Friends, przyjaciele, shouldn't this move us to be? Czy to nie powinno nas podać łez? Shouldn't this create gratefulness in our soul? Czy to nie powinno spowodować w naszej duszy jakiegoś ogromnego wstrząsu? If you value your life, jeżeli cenisz swoje życie, wouldn't you be thankful? Jesus Christ. Czy nie byłbyś wdzięczny za Jezusa Chrystusa? Many years ago. Wiele lat temu. I watched a documentary. Ja oglądałem pewien taki dokumentalny film. Of a tribe in Papua New Guinea. O takim tribe, to jest
przyszczepię w Nowej Gwinei. Two missionaries went to live in their midst. Dwóch misjonarzy chciało mieszkać wśród nich. And they began to explain to them what I have been explaining to you. I oni zaczęli, on zaczął im tłumaczyć to, co ja mam tłumaczę dzisiaj. And one day, early in the morning, 5 o'clock in the morning. I jednego dnia, bardzo rano, 5 rano. The whole tribe was gathered together. Ten cały szczep zebrał się razem. The missionaries. Ci misjonarze powiedzieli im, that they were all condemned to death. Że oni wszyscy będą potępieni na śmierć. No one went to work. Nikt nie poszedł do pracy. They spent the whole day mourning. Oni cały dzień byli w żałobie. What would happen to them? Co się stanie z nimi? How could they be saved? Jak oni mogą być zbawieni? The old man tried to reason a way out. Ci starsi próbowali rozwiązać to. But they couldn't find a way out. Ale nie mogli znaleźć drogi wyjścia. In the evening. Wieczorem. They gathered again. Znowu się zebrali. They were all wanting to hear what the missionaries would say. Oni chcieli słyszeć, co ci misjonarze im powiedzą. And the missionaries presented Jesus. I oni im pokazali Jezusa. When they heard the good news. Kiedy oni usłyszeli tą dobrą wiadomość. That they had a savior. Że mają Zbawiciela. And they didn't need to die. Oni nie potrzebują umrzeć. They danced and shouted all night. Oni skakali i tańczyli całą noc. Idaho. It is true. To jest prawda. We have a savior. Mamy Zbawiciela. Oh, they appreciated their life. On wiecie, oni naprawdę cenili życie. But we Western men. Ale my, zachodni ludzie. We have become immune to the gospel. My jesteśmy obojętni na Ewangelię. Because we think that we are good. Dlatego, że myślimy, że my jesteśmy dobrzy. That we do not need a savior. Że my nie potrzebujemy Zbawiciela. But without Christ, dear friend. A bez przyjaciela, bez Jezusa przyjaciela. You are lost. Jesteś zgubiony. Homelessly lost. Bez nadziei zgubiony. Wouldn't you take hold of Jesus? Czy nie uchwyciłbyś się Jezusa? The night I was converted. W tym dniu, kiedy ja zostałem nawrócony, I grew up a Christian. Ja wychowałem się jako chrześcijanin. I have been in ministry 8 years. Ja byłem już pastorem przez 8 lat. But I had not been converted. Ale ja nie byłem nawrócony. The night I was converted. A w tego wieczoru, kiedy zostałem nawrócony, it was around 1 o'clock at night. Było to około 1 w nocy. And I was crying on my bed. Ja płakałem w moim łóżku. First I was angry. Pierw byłem zły. And then the Lord showed me my sinfulness. A później Pan pokazał moją grzeszność. How lost I was. Jak byłem zgubiony. And I began to weep. I ja zacząłem płakać. And then the Lord said to me, look at Jesus. I wtedy Pan powiedział mi, popatrz na Jezusa. And in my mind. I w moim myśle. I saw Christ crucified. Ja widziałem Jezusa ukrzyżowanego. But I was far away. A ja byłem bardzo daleko. I could see that God was standing next to me. Ja czułem, jak Bóg stoi obok mnie. And then he said, i on powiedział, draw near. Podejdź bliżej. And this is what I saw. I to, co ja zobaczyłem. Right to the end, to the last page. Zaraz, one more. Hold the way. Okay. That's basically what I saw. I was kneeling at the feet of the cross. I ja byłem zbliżony, praktycznie ten obraz widziałem pod sam krzyż. Christ was dead. Jezus był umarł. I was right under his feet and blood was dropping on my forehead. Ja byłem pod krzyżem i krew kapała mi na moje czoło. And then the Lord said to me. I wtedy Pan powiedział do mnie. Look up. Popatrz w górę. As I looked at his feet and his legs. Kiedy ja patrzyłem na jego nogi i jego stopy. They were covered in blood. One były pokryte krwią. His legs were cut. Jego nogi były pocięte. Mud was on his feet and on his legs. Błoto było na jego stopach i nogach. There were flies all over his body. I muchy były wszędzie na jego ciele. And then the Lord said, look up. Then the Lord said, look up. Popatrz w górę, powiedział. I could not see this area. I nie mogłem widzieć za wiele. It was covered. On była przykryta ta część. But I saw his torso. Ale widziałem jego pierś tutaj, prawda, tors. There are no ways to describe the horror of what was done to Jesus. Wiecie, tego nie można opisać, co oni uczynili z Jezusem. And then the thought, the conviction came to me. Wtedy takie przekonanie przyszło do mnie. It was my sins. To jest moje, to był mój grzech. That had healed Christ. Który zabił Jezusa. In a matter of moments. I w pewnym momencie. My whole life passed before me. Całe moje życie przeszło mi przed oczyma. And I saw
how terribly and hopelessly lost I was. Ja zauważyłem, jak bardzo niby strasznie i beznadziejnie byłem zgubiony. And that there was nothing I could ever do to earn salvation. Nothing. I nie było nic, abym mógł zdobyć zbawienie. It was dark. Było ciemno. I sensed the pangs of separation from God. Ja poczułem tą przepaść, to oddzielenie od Boga. I could offer God nothing, absolutely nothing. Ja nie mogłem oferować Bogu nic, kompletnie nic. I was lost. Byłem zgubiony. And I knew it. For first time in my life, I knew. Ja wiedziałem po raz pierwszy w moim życiu i czułem to. But I knew it here in my soul. Nie w moim myśle, ale czułem w mojej duszy. The experience was dark and terrible. Wiecie, ten doświadczenie było ciemne i straszne. And then the Lord said to me, look up. I wtedy Pan powiedział, popatrz w górę. And I saw the face of Jesus. Zobaczyłem twarz Jezusa. He was like this. On był tak. And as I looked at one his face. Kiedy patrzyłem na jego twarz. I saw no anger. Nie widziałem tam złości. No desire for revenge. Nie było tam pragnienia rewanżu. No hatred for what I had done to him. Nie było tam nienawiści, czego ja uczyniłem do niego. But a deep, deep love. Ale głęboka, głęboka miłość. And then i wtedy the Lord communed with my soul. Bóg komunikował się z moją duszą. And he says, I've done it because I love you. Powiedział, ja to uczyniłem, dlatego że cię kocham. Byłem nawrócony. I accepted Christ as my savior. Zaakceptowałem go Zbawiciela, Jezusa jako Zbawiciela. I surrendered my life to him. Ja oddałem swoje życie jemu. And I tell you. I powiem wam. It's been worth it. To warto. There's nothing more beautiful. Nie ma nic piękniejszego. Than when you know him. Kiedy wiesz, that you belong to Jesus. Że ty należysz do Jezusa. And that Jesus. Jezus. Is your savior. Jest twoim zbawicielem. You don't have to go through an experience like that to accept Christ as your savior. Nie musisz przechodzić przez takie doświadczenia, aby zaakceptować Jezusa jako swojego zbawiciela. If you know that you're lost. Jeżeli wiesz, że jesteś zgubiony. If you know that you need a savior. Jeżeli wiesz, że potrzebujesz zbawiciela. You can accept him as your savior tonight. Możesz go zaakceptować dzisiaj i wieczorem. And receive salvation. I otrzymać zbawienie. Zig is going to sing. Ja będę śpiewał. But before he sings, or while he gets ready to sing, kiedy ja będę przygotowany do śpiewu, an invitation is going to be given to each one. Zaproszenie będzie rozdane dla nas wszystkich. It's an invitation that has four options. Tam jest cztery opcje. While Zig sings, kiedy ja będę śpiewał, I would like you to think deeply about those options. Chciałbym, żebyście głęboko pomyśleli nad tymi opcjami. And think one or as many as you need. I odznaczcie tam tych jeden albo wiele i możecie nawet ze wszystkich. Please, let's get those invitations. Tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż kiedyś stał, symbolanie wycierpienia i mądrości. Oh, yeah.
on zwrócony tęczy, lecz pomimo to w nich dziwne piękno wśród tam krwawych myśli. Bo na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby otrzymaliście tą karteczkę decyzji. We've given you four options. Tam są dwie, cztery opcje. It's just to see how we can help you. I żebyście widzieli, jak chcemy wam pomóc. If tonight you're accepting Jesus as your Savior, jeżeli dzisiaj akceptujesz swojego Zbawiciela, Jezusa jako swojego Zbawiciela, please tick number one. Tam odznaczcie pierwszą kratkę. If you would like to study the Bible more, jeżeli chcecie studiować Biblię więcej, you are not ready yet to accept Jesus as your Savior. Jesteś jeszcze niezdecydowany, gotowy akceptować Jezusa jako Zbawiciela. You would like to know more. Chciałbyś wiedzieć więcej. Tick number two. Zaznaczcie drugi opcję. If you're struggling. Jeżeli walczysz. If there are things that you want help with. I po prostu masz rzeczy, gdzie chciałbyś, żeby ci pomóc. And you would like us to pray with you and for you. Chciałbyś się, aby się modlić z tobą i za siebie. Tick number three. Zaznacz trzeci punkt. And if you would like Jesus to help you. A jeżeli chcesz, żeby Jezus ci pomógł. Tick number four. Zaznacz czwarty. You can tick them all if you. Możesz wszystkie zaznaczyć. What are we going to do with those cards? Co zrobimy z tymi kartkami? We are going to pray for you. Będziemy się modlić za was. And then we are going to try to help you. Będziemy chcieli wam pomóc. Now you are not becoming part of our church by accepting Jesus as your Savior. Wiecie, nie jesteście częścią Kościoła, jeżeli zaakceptujecie Jezusa Chrystusa. That's between you and Jesus. To jest między wami a Jezusem. But we want to help you in that process. Ale chcemy wam pomóc w tym procesie. So as you walk out, I would like to receive those cards on my hand. Ja wiecie, wychodzi, ja chciałem, żebyście mi oddali je do ręki przy wyjściu. Do not be afraid. Nie bójcie się. We are not going to trick you into anything with this. Nie będziemy nic od was oczekiwać. It's too serious. Jest to za poważne. This is eternal life. To jest wieczne życie. Our dream. Naszym pragnieniem. Is to make sure. Jest to, aby było to pewne. You have eternal life. Że wy będziecie mieli życie wieczne. Tak? Tak? Let us pray. Módlmy się za to. Tonight we have seen Jesus. Dzisiaj wieczorem widzieliśmy Jezusa. As our Savior. Jako naszego Zbawiciela. There are no words. Nie ma słów. To express our gratitude. Żeby wyrazić naszą wdzięczność. For what you have done. To co ty uczyniłeś. But Lord. Ale Panie. We want to praise Jesus. My chcemy chwalić Jezusa. We want to worship. My chcemy oddawać mu chwałę. We want to love him. My chcemy kochać go. And tonight. Dziś wieczorem. We want to again accept him as our Savior. My chcemy go akceptować jako naszego Zbawiciela. And allow him. I pozwolić mu. To save us. Żeby zbawić nas. Father. Ojcze. Tonight there are people who for first time. Dzisiaj są pewni ludzie po raz pierwszy. Are accepting Jesus as their Savior. Akceptowali Jezusa jako swojego Zbawiciela. I pray that the peace of heaven. Ja proszę, aby pokój niebieski. Will flood their souls. Zalał ich serca. And the assurance. I pewność. That you have accepted them. Że ich zaakceptowałeś. And that you have forgiven. I że przebaczyłeś. There are others. A inni. Who are accepting Jesus to reconfirm their covenant with you? Którzy zaakceptowali Jezusa, chcą odnowić tą deklarację. I am one of them. Ja jestem jeden z nich. For I love
love Jesus. Kocham Jezusa. And every day. I każdy dzień. May accept Him as my Savior. Akceptuję go jako swojego Zbawiciela. Oh Lord, o Panie, give us the joy of heaven. Daj nam radość nieba. When we go home. Kiedy będziemy szybkować się do domu. May we go rejoicing. Abyśmy poszli w radości. That we have a Savior. Że mamy Zbawiciela. And that we do not need to die. I nie potrzebujemy umierać. In Jesus' name. W imieniu zaprosimy. Amen. Amen. We'll see you tomorrow. A więc do zobaczenia jutro wieczorem. Now tomorrow. A jutro? Is as essential as tonight. Jest bardzo ważny wykład jak dziś. We are going to talk. Będziemy mówić. As how you can accept salvation. Jak możesz zaakceptować zbawienie? And make it yours. I żeby stało się twoim. Make sure you come tomorrow night. A więc wszystko zróbcie, żebyście byli tu jutro wieczorem. Nie ma Bóg urzła. Dobra. Dziękujemy bardzo, bardzo naszemu gościowi Samuelowi.